Pani marszałkini, Wysoka Izbo, ja w sprawie formalnej w związku z artykułem 196 ust. 1 regulaminu Sejmu. Otóż artykuł ten stanowi, pytania w sprawach bieżących zadawane są ustnie na każdym posiedzeniu Sejmu i wymagają bezpośredniej odpowiedzi. Panie ministrze, ja rozumiem, że pan przeczytał odpowiedź przygotowaną, ale ona miała marginalny związek z pytaniami, które zadaliśmy pan poseł Ostrowski i ja. Na żadne z pytań nie udzielił pan odpowiedzi. Zastanawiam się wobec tego, po co jest ten blok, który jest jawnym łamaniem i regulaminu Sejmu, i kpiną z kontrolnej roli Sejmu. W związku z tym bardzo proszę pani marszałek o to, aby pan minister na wszystkie zadane pytania udzielił odpowiedzi pisemnie. Było ich 10, ja je numerowałam, pan poseł Ostrowski miał 3 kolejne. A panią marszałek bardzo proszę, aby zgodnie z regulaminem wymagała od ministrów odpowiedzi na zadawane pytania, a nie czytania przygotowanych wcześniej odpowiedzi. Dziękuję.